No to cześć, jestem Darek i tutaj akurat przeprowadzamy naprawę silnika. Wstępnie mamy zdjętą głowicę z silnika, bo klient zgłosił nam taki problem. Pojawił się wyciek po stronie kolektora wydechowego, bo tutaj mamy tak teoretycznie, musimy sobie wyobrazić, bo teraz w tym momencie jest zdjęta głowica. Mamy kolektor wydechowy i tutaj klient zaobserwował wyciek płynu chłodniczego. No i akurat my zdjęliśmy, na tym jesteśmy na etapie, że mamy zdemontowaną głowicę. Głowica już pojechała na warsztat i teraz jest tam sprawdzana. No i przejdzie kompletną obróbkę w celu przywrócenia jej do pełnej sprawności. No tutaj mamy przed sobą akurat już tylko silnik przygotowany do wyjęcia. Jest rozebrany ze zbędnego osprzętu, który by nam przeszkadzał przy demontażu tego silnika. I akurat nam motorek wyjedzie za chwileczkę z ramy i będzie dalej rozbierany w celu dalszej weryfikacji poszczególnych elementów. Tam wiadomo, panewki będą sprawdzone, pierścienie pod kątem zużycia i pozostałe elementy, czy nie mamy jakichś nadmiernych luzów. No i wiadomo, będzie to, czy przejdzie czyszczenie to kompletne i pojedzie na obróbkę górnej części, na którą przychodzi uszczelka pod głowicą. Zostanie to przefrezowane i wróci też blok nam do pełnej sprawności. Takie jak był do pełnej sprawności, tak jak był po wyjeździe z fabryki. No to tak, zdemontowano, mamy już chłodnicę. No tutaj przejdźmy. Tak jak mówiłem, zbędny osprzęt, który będzie nam przeszkadzał przy wyjęciu. Alternator, chłodnica z wentylatorem, kompletna węże, wszystkie odchłodzenia. Mamy też zdjętą podstawę sprężarki klimatyzacji. I to by było. To jest część taka już osprzętu silnika, a w głębszej, bardziej część z głowicy, to mamy tutaj i elementy z bloku. Tutaj mamy na przykład zespół filtra paliwa, popychacze i zaworowe, no i wiadomo, i cewki. Mamy i tutaj sekcje tryskowe z tego silnika. No to dobra, to startujemy. Akurat podnosimy sobie go do góry. Mamy tak wstępnie wypoziomowany silnik. Nie, idzie dobrze. Akurat. Idzie nam elegancko się nam minie. Czekaj, ci może pomogę obok. Dobra. Czekaj, na miskę olejową rzucę do góry. Podlewaruję. No i dobra. I opuszczamy go do dołu. No i na tym etapie silnik teraz tam, wiadomo, jeszcze ścieknie zbędny płyn i będziemy przechodzić później do kolejnego etapu demontażu reszty części silnika. To teraz przejdę do etapu demontażu tej łapy silnika. I tak samo z drugiej strony. Także są to zbędne elementy, które będą tylko przeszkadzały w zamontowaniu całego bloku na specjalnej maszynie do obróbki górnej części bloku. Czy nie zajmujemy się wszystkim w warsztacie, ponieważ nie wszystkie naprawy jesteśmy w stanie wykonać, bo potrzebowalibyśmy do tego odpowiedniego zaplecza. Są specjalistyczne firmy, które zajmują się tylko takimi rzeczami. No to odkręcamy teraz przewód paliwowy i odkładamy go tutaj na miejsce. W tym momencie demontuję rozrusznik silnika. Została nam już ostatnia śruba i rozrusznik wyjeżdża z obudowy silnika. Dobra, odłożymy sobie go tam na miejsce z pozostałymi częściami, żeby nam tutaj nie przeszkadzał. To co, przechodzimy do kolejnego etapu demontażu pompy wody. Aby dostać się do jednej ze śrub, będziemy musieli zdemontować napinacz paska sprzętu, który akurat przymocowany jest tylko na jednej śrubie. Myślę, że chodzi najbardziej o to, że no silniki w dzisiejszych czasach są dość skomplikowane i tak naprawdę do demontażu takiego silnika potrzebna jest instrukcja, żeby wiedzieć, w którym etapie odkręcić które śruby, żeby nie narobić gorszych szkód w tym silniku. I teoretycznie nam się powinna ona teraz odsunąć, odkleić od korpusu.
I tak się stało. Z zewnętrznych części, które nam pozostały do demontażu silnika, została nam obudowa filtra oleju, obudowa termostatu, koło, przednie koło pasowe, obudowa tutaj przednia silnika, obudowa tylna silnika, koło zamachowe i tak jakieś drobne elementy, które są zamontowane na korpusie silnika. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu demontażu przedniego koła pasowego z silnika. W procesie demontażu takiego silnika czasami największym problemem staje się samo jego wyjęcie. Zależy wszystko od tego, jaki mamy sprzęt. Bo jeśli chodzi akurat tutaj w przypadku tej ładowarki, no to tutaj ukłon w stronę konstruktorów, że zrobili nam tyle miejsca, że mogliśmy się dostać do śrub, ale zdarzają się takie przypadki, że jest naprawdę bardzo ciężki dostęp i czasami samo rozebranie i wyjęcie tego silnika staje się ogromnym problemem i bez odpowiedniego sprzętu, bez odpowiednich narzędzi może być to naprawdę kłopotliwe. Dlatego już w dzisiejszych czasach takimi naprawami zajmują się głównie warsztaty takich sprzętów, ponieważ no, rolnik czy nawet właściciel takiego sprzętu, o ile ma podstawową wiedzę techniczną, to no, nie jest w stanie sobie sam z tym poradzić. Bo, tak jak mówiłem na samym początku, że potrzebna jest instrukcja do tego. Od jakiego etapu trzeba zaczynać demontaż takiego silnika z samej ramy. Tutaj mamy akurat wykorzystany do tego etapu demontażu silnika ściągacz dwuramienny. No, taka bardzo przydatna rzecz w warsztacie, dzięki której możemy sobie na przykład poradzić właśnie z kłopotliwym demontażem takich części. O, no i mamy zdemontowane koło pasowe. Do demontażu zostało nam został nam przód tutaj, ta pompa paliwa i obudowa tutaj przodu. Przednia pokrywa silnika. A żeby ją zdemontować, musimy odkręcić miskę olejową, ponieważ część śrub jest zamontowana w przedniej obudowie silnika. Także sobie zaraz przejdziemy dalej. W tym momencie obróciliśmy silnik w celu demontażu misy oleju, do którego właśnie zaraz przejdziemy. We dwóch ją. Aluminiowa? Startujemy z następnym etapem, jakim jest wyjęcie tłoków z korbowodami i pogrupowanie ich. Musimy oczywiście poznaczyć, który tłok był w którym miejscu. Napiszemy specjalnym takim, mamy taki specjalny marker. Wiadomo, odtłuścimy powierzchnię, bo tam na oleju się to będzie słabo trzymało, ale później po odtłuszczeniu ponumerujemy po prostu zwykłym markerem. Znaczy takim specjalnym markerem do części mechanicznej. I zdemontowaliśmy tutaj stopę dolną korbowodu. Dobra, sobie wyjmiemy panewkę, żeby jej nie uszkodzić. O, i kolega ma już tłok. Teraz go musimy oczywiście pogrupować, bo to są takie części silnika, które pasują tylko do siebie i nie można ich zamieniać miejscami. Zdemontujemy sobie teraz jeszcze smok pompy, no, żeby nam tutaj nie przeszkadzał. Tutaj akurat tym kanałem pompa oleju silnika zaciąga olej z miski olejowej, żeby go przetransportować pokierować go do poszczególnych części, które są smarowane olejem, czyli wiadomo, wał korbowy, wykorbienia, dźwigienki i wiadomo, też i do filtra oleju będzie kierowany ten olej, żeby go przefiltrować. Dobra, to kolejnym etapem demontażu silnika będzie zdjęcie przedniej pokrywy silnika z uszczelniaczem. I tu mamy przednią pokrywę razem z pompą oleju. Mamy już silnik położony na górze, specjalnie po to, żebyśmy mogli zdjąć tylną obudowę koła zamachowego i przejść do demontażu tylnej części silnika, w której będzie umiejscowiony rozrząd i koło zamachowe. Dobra, to sobie lecimy. Tylne mocowanie silnika do poduszek. Zdemontujemy sobie teraz tarczę, która przymocowana jest do koła zamachowego, do której mocowany jest wał napędowy.
to tak, żeby zostać takim mechanikiem, to trzeba raz tak odbyć właśnie sporo zażyć z wiedzy teoretycznej, wiadomo, i dużo też praktyki. Tutaj no, głównie przewagą to jest praktyka. Bo naprawdę zdarzają się różne przypadki, które teoretycznie, nie można tego wytłumaczyć teoretycznie. I tutaj akurat własne doświadczenie i sporo przepracowanych godzin właśnie przy takich sprzętach, żeby można było, żeby pracować w takim zawodzie. Przechodzimy już tutaj do etapu demontażu koła zamachowego. Właśnie będzie nam się ukazywał już. Ukaże nam się tylna część wału korbowego. Mamy wyjęte koło zamachowe. O! I już widzimy tylną część wału korbowego. Zostanie nam tylko teraz do odkręcenia tych parę śrub, które trzymają pokrywę rozrządu i jednocześnie obudowę koła zamachowego. To już praktycznie końcówka, wiadomo, tam sprawdzenie, czy poznaczenie sobie układu rozrządu. Chyba, że już fabryka tutaj nas uprzedziła i jest zaznaczone, no i demontaż wału i to będzie już praktycznie jest ostatnia prosta do zakończenia rozbiórki silnika. Dobra. I w tym momencie ukazuje nam się układ rozrządu. I w tym momencie widzimy, że pokrywają nam się znaki rozrządu. W tym momencie akurat będziemy wyjmować wałek rozrządu z korpusu silnika. I tak wygląda wałek rozrządu z tego silnika. To już przechodzimy do ostatniego etapu demontażu silnika, jakim jest wyjęcie wału korbowego z korpusu. Mamy poznaczone już stopy wału korbowego i zabieramy się za rozkręcanie. I przechodzimy do wyjęcia wału korbowego z bloku silnika. Jeszcze zobaczymy, zdejmiemy sobie koło z rozrządu i wyjmujemy wał korbowy. I tak wygląda właśnie wał korbowy. Zakończyliśmy etap demontażu wału korbowego z silnika i teraz mamy blok w takim stanie, jakim jest. Musimy go teraz oczyścić odpowiednio, powymywać z niego wszystkie brudy i oleje pozostałe w zakamarkach tego silnika, żeby mógł pojechać dalej na dalszą obróbkę, którą zajmie się już wyspecjalizowany zakład obróbki silników. Widać, że silnik jest używany, chociaż nie jest aż tak mocno zużyty. Widać na nim ślady użytkowania tego silnika. On nie jest ani przed, nie jest silnik w stanie fabrycznie nowym, tylko jest po pewnym okresie użytkowania. Naprawa takiego silnika zaczyna się od tego, że silnik jest bardzo mocno, znaczy widać ślady na nim użytkowania, jakieś przecieki, które nie zostały usunięte na czas albo po pewnym czasie dopiero wyszły, a gromadziły gdzieś się w takich zakamarkach, w których nie było widać tych wycieków. To one pokazują się właśnie teraz przy tym i teraz naszym zadaniem jest oczyszczenie tego wszystkiego. I jak widzimy na samym początku, to ten silnik jest tak wybrudzony, jak jest i teraz musimy go wyczyścić, a później przejdziemy do etapu składania. I akurat przy składaniu takiego silnika, w przeciwieństwie do rozbierania, musimy zachować naprawdę szczególną czystość, ponieważ taki silnik jest bardzo wrażliwy na brudy, które pływają w oleju. Część wiadomo, brudów da się wyłapać przez filtr oleju, ale większość, znaczy takich brudów, które jeśli zaniechamy przy montażu silnika, to wpłyną później na jego pracę, na jego żywotność tego silnika. I tutaj naszym zadaniem jest właśnie składać go w jak najlepszych warunkach. O! No i dobra. W kupie siła. Ciebie stres zjadł. No.